na sam początek pomyśleli o swoim najlepszym czasie z Panem Bogiem. Dzięki. O swoim najlepszym czasie z Panem Bogiem, jaki mieliście, no odkąd go znacie. Już macie? Pokiwajcie głowami. O, jeszcze nie wszyscy. Najlepszy czas z Panem Bogiem, kiedy mieliście z Nim najlepszy kontakt. Tak, już? Mam nadzieję, że nie podaliście daty swojego chrztu, bądź okresu swojego chrztu, bo to by oznaczało, że wcale nie wzrastacie w Chrystusie i wtedy bym się już o Was martwiła. Mam nadzieję, że podaliście w swojej głowie zupełnie inny okres. Kiedy ja zastanawiam się nad okresem, w którym byłam najbliżej Pana Boga, to przypomina mi się okres, w którym jeden rok byłam poświęcona, kiedy jeden rok poświęciłam Panu Bogu na misję i kiedy mieszkałam w Płocku i tam pracowałam codziennie ewangelizacyjnie. Wtedy, żeby mieszkając w domu jednorodzinnym z czterema małymi pokojami, pogodzić się z 11 osobami, które tam wtedy mieszkały i znaleźć chwilę czasu tylko dla siebie, trzeba było nastawić budzik naprawdę jak Ellen White na 4 rano. To był ten moment, w którym naprawdę była idealna cisza i tylko moja współlokatorka się wtedy budziła, ale ona miała rytuał porannego biegania o tej 4 rano. Więc kiedy ona ubierała się, ja wstawałam i wiedziałam, że to jest ten czas, kiedy mogę modlić się, ale wiecie, jak to jest z tymi modlitwami. Po prostu te myśli tak uciekają, gdzieś błądzą. No, różnie to bywa, prawda? I kiedy ja modliłam się na głos, tudzież szepcząc, wtedy te myśli tak nie uciekały, no ale mogłam to zrobić tylko wtedy, jak nikt mnie nie słyszał, żeby wylać serce przed Panem Bogiem. No i mogło to być tylko wtedy, o tej 4 rano. Do dziś pamiętam ten widok z okna tego wschodzącego słońca. To było coś naprawdę niezwykłego, zostaje w mojej głowie, w mojej pamięci do dzisiaj. Ale jak to się stało, że wtedy miałam tyle sił i zapału i mogłam powiedzieć, że wtedy był ten mój najlepszy czas, a gdzieś to tak po prostu po drodze opadło. To była bardzo banalna historia, kiedy to się wszystko skończyło i było związane stricte z moimi przyzwyczajeniami i przywiązaniami. A wiązało się to z zabawą na szkole sobotniej z dziećmi waldensów. Mieliśmy bardzo blisko do Wisły z kaplicy w Płocku i postanowiłam z chłopcami pójść nad Wisłę i bawiliśmy się w waldensów. Biegaliśmy, uciekaliśmy. Szkółka typowo dla chłopców 10+, więc musi być maksymalny poziom adrenaliny, żeby ci coś z tego zapamiętały. I ja w pewnym momencie przewróciłam się, obdzierając potwornie swoje kolana. Wróciłam kuśtykając z kroplami po prostu krwi na rękach, na nogach i zobaczyła mnie pewna ciocia, taka poczciwa ciocia w zborze, złapała mnie za rękę i powiedziała: to sam zły anioł potrącił cię, żebyś się przewróciła. I sobie myślałam, co ta kobieta opowiada? Co ona opowiada takiego dziwnego? Po prostu się przewróciłam i już. Ale następnego ranka już wiedziałam, o co chodzi. Kiedy nie modliłam się klęcząc, tak jak zwykle, okazało się, że bardzo trudno jest mi się modlić w zupełnie innej pozycji. I tak skracałam swoje modlitwy. Gdzieś znajdowałam, pomyślałam sobie, jak mi przejdzie, to się znowu zacznę tak długo modlić. Ale to nigdy nie nastało. I wtedy zrozumiałam, dlaczego ta kobieta tak powiedziała. No i już wiedziałam, że to nie były jej słowa, tylko wiedziała coś więcej niż ja w tamtym czasie. Przez cały ten okres, do dnia dzisiejszego, starałam się odnowić swoją relację z Panem Bogiem, aby była tak silna i tak trwała, jak ta wtedy kiedyś. Najważniejszy jest modlitwa i studium Biblii. I myślę, że to jest taki slogan już nasz adwentowy, ale bardzo prawdziwy, żeby właśnie odbudować i naprawić tą relację z Panem Bogiem. No ale wiecie, wyszłam za mąż, miałam małe dzieci, trudno jest wstawać o 4 rano, kiedy w przeciągu 7 godzin budzi się człowiek do 15 razy w ciągu nocy. Więc starałam się znajdywać zawsze do momentu, w którym byłam, najlepszy jakby taki czas dla Pana Boga. Na przykład, kiedy miałam tylko jedno dziecko, był to czas drugiej drzemki mojego syna.
czyli kiedy Mateusz szedł na pierwszą drzemkę, to ja wtedy sprzątałam cały dom i gotowałam, natomiast podczas jego drugiej drzemki to był mój czas, czas dla Pana Boga. I tak jakby sukcesywnie w różnych etapach mojego życia znajdowałam ten czas dla Niego. I ostatnio pomyślałam sobie, że moje dzieci już przesypiają całe noce od dawien dawna. Ja swój czas, który poświęcałam ostatnio dla Pana Boga w czasie drzemki moich chłopców popołudniowej, czuję, że on jest dla mnie zupełnie za krótki i bardzo często kończy się tym, że Mateusz wstaje z łóżka po 15 minutach i mówi: mama, ja już się wyspałem, może pobawimy się klockami Lego? I wtedy... Albo Mateusz wpada na fantastyczny pomysł, że on będzie teraz ćwiczył grę na pianinie. Jeżeli widzieliście kiedyś czterolatka grającego na pianinie i chcielibyście przy tym modlić się, studiować Biblię, to nie polecam. Ale w tym wszystkim pomyślałam sobie, że skoro wtedy ten poranny czas był takim rewelacyjnym dla mnie, no to może warto do niego wrócić. I tak postanowiłam wrócić do swojego porannego rytuału wstawania i spędzania czasu z Panem Bogiem. Nie wiedziałam, na którą godzinę ustawić budzik, więc pomyślałam sobie: Panie Boże, to Ty mnie obudź, ale ja będę wiedziała, o której godzinie powinnam wstać. I Pan Bóg mnie doskonale zna i wie, że ja uwielbiam spać. I nie zrobił mi od razu pobudki o bardzo wczesnej porze, ale codziennie budził mnie mniej więcej 15 do pół godziny wcześniej. Czyli to był taki bardzo stopniowy okres, w którym budziłam się coraz wcześniej. Teraz mój budzik regularnie jest ustawiony na godzinę 5, ale to jest dobre dla mnie, niekoniecznie może być dobre dla Was. Ale zauważyłam bardzo jedną, bardzo ważną rzecz. Jako adwentyści doskonale wiemy, że sabat zaczyna się kiedy? Piątek wieczorem, tak? To znaczy, że zaczyna się wieczorem nowy dzień, zaczyna się właśnie wieczorem. I pomyślałam sobie, Pan Bóg chce, żebym zaczęła dobrze nowy dzień, to znaczy, że powinnam się dobrze do tego, jakby dobrze rozpocząć ten dzień. I zauważyłam bardzo ważne rzeczy. Żeby dobrze rozpocząć dzień z Panem Bogiem rano, muszę przede wszystkim posprzątać wieczorem dom, bo kiedy rano wstaję i widzę totalny bałagan, to uwierzcie mi, nie czuję obecności Ducha Świętego w tym domu. I bardzo ważna kwestia, chociaż przyziemna. Kolejna. Mamy temperaturę w mieszkaniu ustawioną na 18 stopni na noc i jest, jak się budziłam, było mi tak naprawdę bardzo zimno i niemiło. Ale zauważyłam, że w łazience mamy zawsze temperaturę 22 stopnie, więc jak zostawiałam tam ubrania, to chciało mi się ubrać, bo one były ciepłe. Kolejną kwestią było to, że jak rozmawiam z przyjacielem, to bardzo lubię rozmawiać przy herbacie. To jest po prostu takie moje ulubione zajęcie. Jeżeli kiedyś mnie odwiedzicie i dam Wam herbatę i będę z Wami rozmawiać, to możecie się powiedzieć, to będziecie pewni, że czuję się z Wami jak z przyjaciółmi i swobodnie z Wami rozmawiam. Więc pomyślałam sobie, że taka herbatka z Panem Bogiem na dzień dobry to będzie coś fajnego. Ale ja to jestem niezdara i mój mąż doskonale o tym wie, więc jak wchodzę do kuchni, to wszystkich budzę. Więc kupiłam sobie fantastyczny termos, do którego wieczorem robię sobie herbatę, a rano, kiedy się już ubiorę w te ciepłe ubrania, kiedy sobie już wejdę do dużego pokoju, siądę sobie w sobie na moim ulubionym miejscu, przykryję się kocem i wezmę sobie herbatkę, to aż chcę się wtedy rozmawiać z Panem Bogiem i powiedzieć Mu wszystkim. Ta idealna cisza dookoła, te pochrapywanie gdzieś tam z pokoju chłopców, te słońce, które wschodzi za oknem, naprawdę motywuje do tego, żeby powiedzieć Panu Bogu dużo i przede wszystkim taki świeży umysł, którego wieczorem nigdy się nie mam, bo przy wieczornej modlitwie, bądźmy szczerzy, przynajmniej ja się modlę tak: Panie Boże, dziękuję za... Tak wygląda moja wieczorna modlitwa. A rano mój umysł jest świeży, chętny do tego, żeby powiedzieć Panu Bogu wiele rzeczy i chętny do tego, żeby słuchać. Mam też zeszyt, akurat dzisiaj mam zapisane notatki z kazania właśnie w tym zeszycie. W tym zeszycie mam taką zakładkę z literką M i to jest modlitwa. Tam zapisuję sobie swoje intencje modlitewne. To jest też bardzo pomocne przy modlitwie z Panem Bogiem, że kiedy modlimy się,
to wtedy nie uciekają nam myśli, a jeszcze dzisiaj trzeba zrobić pranie, oddać garnitur do pralni, a tamta plama się nie sprała, a miałam się teraz modlić. Nie ma czegoś takiego, jeżeli wypiszemy sobie listę rzeczy, za którą się modlimy i o którą chcemy Pana Boga prosić. Ponadto jest niezwykłą pamiątką, kiedy zerkniemy jakiś czas później na to, w który Pan Bóg wysłuchał modlitwę i jak rozwiązał wiele naszych sytuacji. Jeżeli mamy problem z uwielbieniem Pana Boga, dziękczynieniem, bo uwielbienie to też nie to samo, co dziękczynienie, i z przeprosinami, to też warto sobie je wypisać, żeby wiedzieć, że co Panu Bogu dziękować, aby właśnie kształtować w sobie ten nawyk nie tylko złotej rybki, Panie Boże, proszę Cię za to, za to, za to i za to, ale również właśnie takiego uwielbienia, dziękczynienia i proszenia o przebaczenie naszych win Pana Boga. Kolejnym moim etapem poranku po modlitwie jest czas na studium z Panem Bogiem. I jeżeli nie macie w praktyce codziennego studium Biblii, to też mogę Wam zdradzić kilka takich sekretów, które mogą Was zmotywować do tego, żebyście to robili. To będą bardzo przyziemne. Nie powiem Wam, módlcie się, proście zbór o to, żebyście mieli ochotę na modlitwę. Nie, słuchajcie, to jest po prostu zmaganie Wasze osobiste. Nie mówię, że nie mogą inni się za Was modlić, ale musicie po prostu przede wszystkim Wy się poświęcić i wysilić do tego, aby to stało się realne w Waszym życiu. Bardzo banalne rzeczy. Ściągnijcie sobie lekcje szkoły sobotniej, jeżeli ich nie macie. Ściągnijcie je na telefon, tablet, komputer, co macie. Jeżeli macie je w wersji papierowej, kupcie sobie jakieś specjalne nowe zakreślacze, z których będziecie mogli korzystać. Kupcie sobie jakiś fantastyczny nowy długopis, który będzie to długopis doświadczeń i myśli z Panem Bogiem i tylko do tego go będziecie przeznaczać. Kupcie sobie jakiś fajny zeszyt, może być drogie, przecież możecie zaszalić dla Pana Boga grunt, żeby był fajny i motywował Was do tego, żeby właśnie zapisywać w nich modlitwy, jakieś myśli ze szkoły sobotniej, myśli z doświadczeń, coś, co właśnie będzie Wam pomagało. Nie zamykajcie się tylko do szkoły sobotniej. Pobierzcie sobie na przykład jakąś aplikację do czytania Biblii, która pomoże Wam na przykład studiować Biblię tematycznie. Nie dla każdego może temat pieniędzy jest ważny na ten czas, może chcecie przestudiować jakiś inny temat Biblii i na przykład nie wiecie, jak zacząć. Takie aplikacje, które możecie znaleźć, pomogą Wam właśnie usystematyzować tą wiedzę, pomóc znaleźć jakieś wersety, które właśnie dotyczą fragmentu, który chcecie studiować. Żeby przygotować się do tego wszystkiego, czyli przygotować te ubrania, w moim wypadku w łazience, zrobić herbatę, to wszystko trzeba zrobić wieczorem. I dlatego tak ważne jest, żeby zacząć od początku dobrze dzień z Panem Bogiem. Czyli rozpoczynam dobrze dzień, przygotowuję to wszystko i ten sen jest tylko przejściem do tego, żeby z nowym entuzjazmem, siłą przejść do poranków z Panem Bogiem. No i nie oszukujmy się. Nie wstaniecie rano, jeżeli pójdziecie spać o godzinie 12, o godzinie 1, czy nie wiadomo jeszcze o której, jeżeli nie pójdziecie spać po prostu o odpowiedniej porze. Sami wiecie, ile godzin snu potrzebuje Wasz organizm. Jeżeli czujecie się niezdyscyplinowani, to ustawcie sobie budzik w telefonie, o której godzinie powinniście pójść spać. Ja mam w telefonie ustawioną werset biblijny, który wyskakuje mi o godzinie, o której idę spać. W tym momencie widzę, aha, werset biblijny na dobranoc, to już powinnam tak naprawdę być w piżamie i leżeć w łóżku. I za każdym razem, kiedy chcę coś zrobić wieczorem i myślę, no tylko to dokończę, to jedna myśl mnie trzyma, że rano wykonam to o wiele szybciej i z o wiele większą energią, ponieważ będę wyspana, będę miała więcej sił. Z rzeczy, które jeszcze robię rano, to staram się przygotowywać śniadanie, tak aby rano nie zaprzątało to mojej głowy, przynajmniej przygotowuję sobie wszystkie składniki, które potrzebuję i owoce, które będziemy jeść rano. Właśnie tak delikatnie jeszcze przejdę troszeczkę do diety od tego śniadania. Nie możemy się też najeść wieczorem na noc. Jeżeli po prostu, nie wiem, zjemy 3 pizze, to nie będzie proste nam wstać następnego dnia, tak? Więc o tym też pamiętajmy, żeby ta nasza kolacja była lekka i może te wszystkie rady wydają się takie banalne i przyziemne, ale jeżeli złożymy je wszystkie w całość, okaże się, że wstanie wcześniej rano
przed całym naszym blokiem wcale nie jest takie trudne. A dobra, ja też zauważyłam, że mój brak jakby jakichś sił i energii, może tak w inny sposób, zauważyłam, że post, który ostatnio przeszłam, bardzo pomógł mi i zmotywował mnie do tego, mój organizm do tego, żeby mieć więcej sił i energii, po prostu dodał mi go. Więc też zachęcam Was do tego, aby może rozpocząć taki nowy czas z Panem Bogiem właśnie jednym bądź kilkoma dniami postu, który pomoże nie tylko oczyścić Wasz organizm, ale przede wszystkim Waszego ducha i nastawić się na falę Pana Boga i usłyszeć to ciche budzenie z rana. No a co daje tak naprawdę taki czas z Panem Bogiem? Co on daje? Nikt tego nie zauważy, nikt tego nie pochwali, bo przecież wszyscy śpią. O co w tym wszystkim chodzi? Ja zauważyłam, że mimo tego, że spędzałam czas z Panem Bogiem w ciągu dnia, nie mogę powiedzieć, że tego nie robiłam, to robiłam, to jednak kiedy rano spędzę z Nim taki naprawdę porządny, niezwykły czas, to moje sprawy jakoś inaczej się układają. Zauważyłam, że wtedy, jak cały mój dzień układa się jak puzzle, wszystko nie jest gdzieś potargane, rozburzone, ale układa się jak puzzle, a ponadto jakby ktoś zacierał te elementy pomiędzy puzzlami, że nawet nie widać tych łączeń. Tak wszystko Pan Bóg po prostu układa w ciągu dnia, że jestem aż zaskoczona. Ponadto zauważam o wiele bardziej Pana Boga w moim życiu. To znaczy widzę, no jeszcze niedawno bym powiedziała, to się po prostu stało i tyle. Ale teraz widzę, że to zrobił Pan Bóg i jestem tego świadoma, potrafię Go za to wielbić i dostrzec Jego działanie w moim życiu o wiele bardziej niż wcześniej. Mam jeszcze większą chęć do ewangelizacji, do działania dla Pana Boga. Mam po prostu pokój i radość w swoim sercu. Taką zwyczajną radość i pokój, że wszystko się ułoży. I mam empatię do innych ludzi, której bardzo mi brakowało. Szczególnie do osób bezdomnych, których gdzieś mijałam, zauważyłam, że od tego czasu jakoś jak ich widzę, to widzę żal w moim sercu z tego powodu, w jakim oni są w stanie. Zaczynam w głowie modlić się za nich, chociaż jeszcze niedawno bym popatrzała na nich z pogardą i pomyślała... I wiecie, Pan Bóg akurat ukształtował we mnie, dał mi na przykład taką empatię, dał mi więcej pokoju, powróciła gdzieś moja radość, ale w Was prawdopodobnie ukształtuje coś innego, pokaże Wam coś innego, więc myślę, że warto jest wstać odrobinkę wcześniej i spędzić z nim czas, bo da to nam duże profity dla nas samych i dla innych. Inni tego nie dostrzegą, ale dla nas samych to będzie coś naprawdę niezwykłego. No ale nawet jeżeli zastosujecie wszystkie moje rady, no to tak nie będzie od razu. To nie jest tak, że od razu zaczniecie wstawać rano z pełnią sił i energii, będziecie się budzić co godzinę, bo już nie będziecie mogli się doczekać tego czasu z Panem Bogiem. Na jednym z obozów harcerskich usłyszałam pewną historię Darka Lazara. Myślę, że to znacie. Był naszym kapelanem na obozie. I opowiadał o tym, jak mama zostawiła ich na pewien czas w domu. Nie pamiętam już dokładnie, czy wyjechała do pracy, czy coś chciała załatwić. I zostawiła ich wszystko, co było potrzebne do jedzenia, mieli w domu. I wyjechała. No, oni korzystali z tego, co mieli, ale w pewnym momencie w domu skończył się cukier. No i musieli pić herbatę bez cukru. Nie smakowała im ona zupełnie. Była totalnie, wiecie, niesmaczna. No ale jak skończył się ten cukier, no to cóż było? No pili herbatę bez cukru, no bo jak tu żyć bez herbaty? I kiedy wróciła mama i zrobiła zakupy, zakupiła cukier i posłodziła chłopcom herbatę, Darkowi między innymi, to okazało się, że Darkowi już wcale nie smakuje ta herbata z cukrem. Okazuje się, że tak przyzwyczaił się do smaku herbaty bez cukru, że nie toleruje tej posłodzonej. I tak samo będzie z naszym porannym wstawaniem. Nasz organizm nie będzie tego tolerował. To będzie gorzkie dla nas, tak jak gorzka herbata była dla Darka na początku. Ale potem okaże się, że to spanie za długo jest zbyt słodkie. Tak słodkie, że aż nie da się tego znieść. I będziemy pragnęli znów wstawać rano, jeżeli kiedyś po prostu zaśpimy. Ale Darek szedł w samozaparcie. On pił tą herbatę, mimo tego, że mu nie smakowała. Nie wiem, ile czasu to trwało. Może 2 dni, może tydzień. Ale w pewnym momencie zaczęła mu smakować. I tak samo jest właśnie z osobami, które, nie wiem,
chcą być szczupłe, tak? Czy to jest prosto im przejść na dietę i zacząć ćwiczyć? Nie. One po prostu kształtują w sobie jakieś samozaparcie. Rezygnują z batonika, rezygnują z czasu przed telewizorem, żeby iść pobiegać. Kiedy chcemy pojechać na wakacje, to też mamy jakieś tam samozaparcie w sobie. Oszczędzamy, nie kupujemy, nie wiem, Klaudii, Oliwii, czy nie idziemy do kina, dlatego, że chcemy pojechać na wakacje nad morze. I my po prostu zbieramy te wszystkie pieniądze i nie przeznaczamy na te błahostki pieniędzy, bo my zbieramy. My jesteśmy pełni samozaparcia, my chcemy jechać na wakacje. I tak będzie z każdym naszym marzeniem. No ale właśnie trzeba zrobić wszystko, żeby naszym marzeniem było spędzanie czasu z Panem Bogiem. Kochani, chciałbym, żebyśmy otworzyli list do Kolosan, 4 rozdział i 2 wiersz. Módlcie się wytrwale, czuwajcie z dziękczynieniem. Bardzo krótki wiersz, a jak wymowny. Módlcie się wytrwale. Wytrwale Darek pił gorzką herbatę, wytrwale szczupli ludzie rezygnują z siedzenia przed telewizorem, codziennie ćwiczą, codziennie rezygnują z batoników, codziennie rezygnuje rodzina z przyjemności, żeby poświęcić parę groszy na to, żeby pojechać nad morze. I codziennie chrześcijanin rezygnuje ze swojej ochoty na sen właśnie po to, żeby modlić się wytrwale, kształtować tą swoją wytrwałość, którą ma miał Darek w piciu herbaty, którą mają szczupli ludzie i ludzie, którzy jeżdżą na wakacje. Otwórzmy teraz Ewangelię Mateusza, 25 rozdział. Przeczytać przypowieść o 10 pannach od 1 do 13 wiersza. Czy ktoś jest chętny? Proszę. Wtedy podobne będzie królestwo niebios do 10 pań, które wziąwszy lampy swoje wyszły na spotkanie oblubieńca, a 5 z nich było głupie. Jej zaczęło. Głupie bowiem zabrały lampy, ale nie zabrały sobie oliwy. Mądre zaś zabrały oliwę w naczyniach wraz z lampami. A gdy oblubieniec długo nie nadchodził, zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły. Wtem o północy powstał krzyk, oto oblubieniec wyjdzie na spotkanie. Wówczas ocknęły się wszystkie panny i oporządziły swoje lampy. Głupie zaś rzekły do mądrych: użyczcie nam trochę waszej oliwy, gdyż lampy nasze gasną. Na to odpowiedziałem mądre: o nie, gdyż mogłyby nie starczyć i nam, i wam. Idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. A gdy one odeszły kupować, nadszedł oblubieniec i te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. A później nadeszły i pozostałe panny, mówiąc: Panie, Panie, odpuść nam. On zaś odpowiadając rzekł: zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. Dziękuję bardzo. Znamy wszyscy doskonale tą przypowieść. Była ona tyle razy przez nas czytana, w tylu książkach jest. A najbardziej jest mi przykro, że wszyscy ją znamy, ale tak niewielu z nas wyciąga dla niej wnioski dla siebie. Kiedy się jej przyjrzymy, to zobaczymy, że wszystkie panny wierzyły w to, że będzie wesele, że będzie oblubieniec. Tak jak my wszyscy tutaj wierzymy w to, że przyjdzie Pan Jezus, zabierze nas na wesele baranka, wierzymy w to? Inaczej nie bylibyśmy adwentystami, prawda? Inaczej byśmy tutaj nie przyszli. Zwróćmy uwagę, że wszystkie w to wierzyły, bo wszystkie tam przyszły. Ale jednak jakaś część nie została tam wpuszczona. I bardzo często mówimy, że jesteśmy zbawieni z wiary. Jest to prawda i nieprawda zarazem. Ponieważ tak, nasza wiara daje nam gwarancję tego, że
zostaniemy zbawieni, a z drugiej strony sama wiara i wiedza w to, że Pan Bóg mnie zbawi, a bierność w tej swojej wierze nie doprowadzi nas donikąd. Na Wam przykład. Wierzę w to, że moje dzieci będą dobrze wychowane, ale nic z tym nie robię. No chciałabym, żeby moje dzieci, wiecie, mówiły proszę, dziękuję, żeby jadły ładnie warzywa, chciałabym, żeby cicho zachowywały się w kościele, chciałabym, żeby dobrze się uczyły, ale nie będę robić nic w tej kwestii. Moje dzieci nie pokochają warzyw, nie zaczną liczyć, o tak po prostu, bo przyjdzie taki etap. Do tego wszystkiego potrzeba pracy, a nie mojej wiary. Nie mojej nadziei, że moje dzieci właśnie takie będą. I tak samo jest z naszym chrześcijaństwem. Nasza wiara w to, że będziemy zbawieni, ale bierność w tej kwestii nie wystarczy nam do tego, żebyśmy zostali zebrani na wesele baranka. Bo te panny, pięć tych panien, one wierzyły, że będzie baranek, że przyjdzie oblubieniec, ale nie zostało zebranych. Dlaczego? Bo brakło im pewnej rzeczy. Brakło im oliwy. A co symbolizuje oliwa? I właśnie ten Duch Święty to jest coś, co zostaje nam dane, ale jakby tylko na chwilkę. Tylko na chwilkę, dlatego żebyśmy znowu sięgnęli po tego Ducha Świętego i wzięli Go sobie tylko na chwilkę. A potem znowu do Niego sięgnęli i wzięli Go tylko na chwilkę. Właśnie ten codzienny czas z Panem Bogiem pozwala nam wziąć tego Ducha Świętego tylko na chwilkę. I za chwilę go znowu nie będzie i znowu wyciągamy ręce. Znowu następnego dnia, spędzając czas z Panem Bogiem, wyciągamy ręce po to, żeby dostać tego Ducha Świętego tylko na chwilkę. One wróciły. Zreflektowały się. Ale było za późno. I cały czas powtarzamy, że tak niewielu z nas będzie zbawionych. Czytamy w Biblii, że to będzie garstka, że będziemy zaskoczeni, kto się tam znajdzie. Właśnie dlatego, że nie mamy tego Ducha Świętego, o którym tu jest mowa. Żeby być zbawionym, musimy wierzyć i chcieć otrzymać tego Ducha Świętego, ale Duch Święty nie zostanie nam dany, jeżeli my nie wyciągniemy po Niego swoich rąk. I nie ma możliwości wejścia na wesele baranka bez Ducha Świętego. To jest wyraźnie napisane w tej przypowieści. Sama wiara bez Ducha Świętego nie da nam wejścia na wesele. Tak, i tak sama wiara bez spędzania czasu z Bogiem, a przez to otrzymywania Ducha Świętego, nie da nam wejścia i życia wiecznego. Czy znacie piramidy potrzeb Abrahama Maslowa? Tak? Nie. No, przedstawię Wam ją, tak. Musicie sobie wyobrazić. Mniej więcej jak piramida zdrowia. Mamy piramidę. I tak na dole znajdują się potrzeby fizjologiczne. Wyżej jest bezpieczeństwo, potem przynależność, szacunek i na samym końcu malutki trójkącik, samorealizacja. No i tak jak w piramidzie zdrowia. Na dole są te rzeczy, które realizujemy najwięcej i najbardziej ich potrzebujemy. I jeżeli nawet mamy coś z góry, no to jakby nie pozwala nam to funkcjonować bez tego, co jest tutaj na dole. I pomyślałam sobie, że idealnie ta piramida odzwierciedla nasze chrześcijańskie życie. Ponieważ jeżeli mamy tą piramidę i na dole mamy potrzeby fizjologiczne i już wiemy z tej przypowieści, że każdą potrzebą fizjologiczną chrześcijanina jest wiara w to, że przyjdzie oblubieniec, otrzymanie Ducha Świętego, no i oczywiście dostajemy to wszystko poprzez modlitwę, jako oddech życia i poprzez studium Biblii, tak? I to są nasze potrzeby fizjologiczne. I te potrzeby fizjologiczne, jeżeli zostaną zaspokojone, to dopiero wtedy poczujemy się bezpiecznie. Nie będzie nas przerażać jakaś sytuacja życia, brak pracy, problemy w zborze, ponieważ będziemy przy tym wszystkim czuć się bezpiecznie, dlatego, że mamy tą podstawę. A jeżeli nasza modlitwa i nasza więź z Bogiem będzie na tyle głęboka, że poczujemy się bezpiecznie, to automatycznie będziemy chcieli spełnić następną potrzebę, jaką jest przynależność. Przynależność do Kościoła, do ludzi.
będziemy nawzajem darzyć się szacunkiem, będziemy szanować siebie, będziemy jeszcze lepiej potrafić się modlić z szacunkiem do Boga, a na samym końcu będziemy mieć samorealizację. Pamiętacie, jak Jezus był na górze przemienienia, tam gdzie spotkał Mojżesza, to jest napisane, że wygląd oblicza Jezusa odmienił się. To była ta samorealizacja, to samo odmienienie się Jezusa. Jego charakter zostaje kształtowany, ale dopiero jeżeli przejdzie przez te wszystkie etapy, dopiero jeżeli najpierw zasięgnie modlitwy i studium i przez to dostanie Ducha Świętego i dopiero później będzie czuł się bezpiecznie, będzie pragnął przynależności, będziemy pragnąć szacunku i na samym końcu nasze charaktery dopiero przez te wszystkie punkty zostaną odmienione i po prostu będziemy wzrastać w Chrystusie. Będziemy się samorealizować. I na to wszystko ma wpływ modlitwa. Ale ta modlitwa, ważne jest, że ona nie jest tylko jedna sobie sama. Ale mamy modlitwy takie indywidualne i modlitwy grupowe. Spotkania modlitewne w gronie przyjaciół, w gronie rodziny. I jak z tą osobistą modlitwą, już sobie powiedzieliśmy, że nasze ciała po prostu nienawidzą modlitwy. I z tą naszą osobistą modlitwą jest tak, że jak z mrowiskiem. Widzieliście kiedyś taki przekrój mrowiska też pod ziemią? Na górze jest taka mała kubka piachu, można powiedzieć. A dopiero pod spodem widać te wszystkie kanaliki i to, co te mrówki dokonały. Jeżeli ktoś będzie się z nas modlił, to inni ludzie zobaczą tylko taką małą, takie małe mrowisko, taką małą kubkę piachu. Ale dopiero później wewnątrz nas to wszystko się zmienia. Bardziej nasze ciała nienawidzą modlitwy niż studium Biblii, właśnie dlatego, że to dzieje się tylko dla nas i dla Boga. Bo kiedy studiujemy Biblię, to jeszcze wtedy ktoś może o nas powiedzieć, wow, ten to jest taki uduchowiony, taki teolog, on to tyle wie na temat Biblii. I może powodować jakby głębokie studium Biblii podziw u kogoś, kogo po prostu znamy, ktoś może nas podziwiać za to, kim jesteśmy i co wiemy pod względem teologii. Natomiast jeżeli chodzi o czas z Bogiem, to nikt tego nie zaobserwuje, nikt tego nie zanotuje. Tak jak dzisiaj rozmawialiśmy o dziesięcinie, nikt nie sprawdzi, czy ją oddajemy, nikt nie sprawdzi, czy się modlimy, nikt tego nie odhaczy. To będzie tylko względem nas i Boga. Dlatego nasze ciała tak bardzo nie lubią modlitwy. Tej osobistej. A jeżeli chodzi o tą grupową modlitwę, to z nią wcale nie jest lepiej w waszym kościele. Nawet nie wiem, czy nie jest gorzej niż tą osobistą. Dlaczego? Jakiś czas temu na spotkaniach, które odbywały się u nas w domu, przyszedł człowiek z zupełnie innego kościoła, protestanckiego. Został zaproszony gdzieś tam przez jakiegoś znajomego. I po zakończonym spotkaniu modlitewnym okazało się, że no tak sobie siedzi, tak się zastanawia i my się uśmiechamy do niego, jak podobało ci się, a on mówi, no tak, fajnie było, tylko ja myślałem, że przyszedłem na spotkanie modlitewne. Tak myślałem, no przecież nie jesteśmy modlitewne, o co temu człowiekowi chodzi? Dopiero wieczorem, kiedy zaczęłam zastanawiać się nad jego słowami, to wiedziałam, o co chodzi. My mówimy, że idziemy na spotkanie modlitewne, a tak naprawdę idziemy na studium Biblii. I modlitwa jest traktowana bardzo często po macoszemu. Na samym końcu, kiedy już nie mamy czasu, no zakończmy modlitwą, bo już, nie wiem, jakaś siostra Krysia ma autobus, tak? Szybciutko, musimy się pomodlić. A to studium jest takie wyeksponowane i uniesione do góry. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że my nie pokochamy modlitwy grupowej, jeżeli nie pokochamy modlitwy indywidualnej. Dopiero wtedy, kiedy zapragniemy i zaczniemy modlić się osobiście, dopiero wtedy ta modlitwa grupowa przyniesie nam korzyści i radość z tego, inaczej po prostu będzie dla nas męczarnią. I dlatego tak bardzo nie lubimy tej modlitwy. Nie lubimy spotkań modlitewnych. I jak mamy, nie wiem, 10 dni modlitw, czy ten program 7 dni modlitw, czy nawet cotygodniowe nabożeństwa modlitewne, to jak często siedzimy i studiujemy Biblię. Więc nie oszukujmy się, powiedzmy, że to są nasze spotkania biblijne, studiujemy Biblię, ale nie są to spotkania modlitewne.
Przeczytajmy, znaczy może tak, ja wam przeczytam z chrześcijanie Adieta, nie będzie to o diecie nic, z 129 strony tego wydania, pewne słowa. Jest zamiarem Bożym, by ci, którzy ponoszą odpowiedzialności, zbierali się często na wspólne narady oraz na żarliwą modlitwę, prosząc o taką mądrość, jakiej tylko On może udzielić. Przedkładajcie wspólnie swoje kłopoty Bogu. Mówcie mniej. Dużo kosztownego czasu traci się na rozmowy, które nie dają żadnego światła. Niech bracia jednoczą się w poście i modlitwie, prosząc o mądrość, jakiej Bóg obiecał dostarczyć w obfitości. Jeżeli ktoś jest wzrokowcem tak jak ja i mało dotarło do niego to, co przeczytałam, to jeszcze raz najważniejsze zdanie. Mówcie mniej. Dużo kosztownego czasu traci się na rozmowy. Doskonale to znam. Przychodzimy na spotkanie modlitewne. Cześć, Zbigniew, co u ciebie? A, Krysia, u mnie fajnie. A, dzisiaj ugotowałem na obiad krupnik. No i co? Dobry był, tak? O, już jakby pół godziny czasu spotkania modlitewnego nam zeszło. No to otwórzmy Biblię, przestudujmy coś. O, jeszcze tylko 5 minut, to się pomódlmy. Tak? I najczęściej to tak wygląda. A ja zachęcam was do tego, żeby odwrócić tę rolę. Żeby te pół godziny poświęcić na modlitwę, 10 minut na przeczytanie słowa, a 5 minut na to, co się u nas wydarzyło. Nie mam jeszcze dla was jeden tekst. Czy mi się tutaj zawieruszył? No dobrze. Myślę, że każdy z nas zna historię pojmania Jezusa w Getsemane. Tak? Doskonale wiemy, że Pan Jezus przed pojmaniem całej grupy uczniów powiedział, możecie tutaj zostać i odpoczywać, a wybrał dwóch do tego, żeby poszli z Nim się modlić. Tych dwóch uczniów miało modlić się z Jezusem, natomiast Jezus odszedł na bok i modlił się sam, prosząc, aby tamci nadal czuwali. Czy kiedy wrócił, oni spali. Zbudził ich, prosił, aby oni modlili się i czuwali. Poszedł na modlitwę, wrócił, a oni dalej spali. To pokazuje nam, że Pan Bóg, dla Pana Boga ważna jest modlitwa indywidualna, ale też ważna jest ta grupowa. Czyli nie możemy po prostu jej zbywać i gdzieś po prostu przenosić na bok. Dlaczego ona jest taka ważna? Jak zobaczymy na apostołów, co się z nimi działo. Kiedy był Jezus na ziemi, oni nie rozumieli tego, kim był Jezus tak do końca. Nie rozumieli Jego służby. Nie mogli przyjąć ofiary Jezusa, ponieważ nie dochodziło to do nich, że On zostanie ukrzyżowany, tylko myśleli, że zaraz stanie się królem. Więc nie mogli przyjąć Jego ofiary, Jego krwi, więc nie mogli uwierzyć. Więc ich działania były kiepskie. Ile razy Jezus musiał im pomagać? Oni nie potrafili wygonić demonów, uzdrowić. Tylko Jezus pomagał. Kiedy się to wszystko zmieniło? Kiedy uczniowie zaczęli działać z takim powerem, że tak powiem? A kiedy się to stało? Co oni musieli zrobić, żeby dostali tego Ducha Świętego? Tak. Tak, zjednoczyć się na modlitwie. I słuchajcie, bardzo często mówimy, nie mam Ducha Świętego, więc nie mam sił na modlitwę, nie mam ochoty się spotykać z moim zborem. A to tak naprawdę jest koło zamknięte. Ty nie masz siły, nie masz Ducha Świętego właśnie dlatego, że się ze zborem nie spotykasz na modlitwie. Duch Święty nie będzie ci dany, jeżeli tego nie zrobisz i na odwrót. Czyli to my powinniśmy zrobić pierwszy krok, a nie Duch Święty. To nie my powinniśmy czekać na zesłanie Ducha Świętego i czekać na ten niezwykły, cudowny, fantastyczny czas, kiedy Duch Święty będzie zesłany, kiedy my będziemy się gromadzić w naszych domach, śpiewać, wielbić Boga, modlić się całymi nocami, a wtedy tylko na odwrót. Najpierw my musimy zrobić to, dopiero potem Duch Święty będzie nam dany i będą działy się jeszcze większe cuda. Mam dla was zadanie. Może poprosiłabym trzy osoby o pomoc. Chciałabym, żeby każdy z was dostał karteczkę i kredkę. Kredki są do zwrotu, karteczki jak najbardziej nie.
międzyczasie, jeżeli ktoś już dostał kartę, chciałabym, żebyście otworzyli swoje Biblię na Ewangelii Mateusza, 26 rozdział i 41 wiersz. Ewangelia Mateusza, 26 rozdział i 41 wiersz. To jest właśnie ten fragment tego, czego wcześniej nie udało mi się znaleźć. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie jest pełen zapału, ale ciało słabe. Może zmotywowało Cię teraz to, co powiedziałam dzisiaj. Może jesteś pełen zapału do tego, aby rozpocząć na nowo swój czas z Panem Bogiem, aby na nowo spotykać się z Nim, aby przeżyć niezwykłe doświadczenie i aby przede wszystkim dostać Ducha Świętego, aby zostać zbawionym. No ale tutaj czytamy, że nasze ciało jest bardzo słabe i mdłe. Dlatego chciałabym, żebyście na tych kartkach, które dostaliście, wypisali godzinę, na którą ustawicie sobie budzik na jutro rano. I chciałabym Wam powiedzieć, że możecie się usprawiedliwiać tym, że jest niedziela, możecie się usprawiedliwiać tym, że za tydzień będzie sobota, ale pamiętajcie, że jeżeli Pan Bóg chciał jakieś szczególne ofiary, na przykład w dniu sabatu, czy jakichś świąt, to oprócz tego były składane ofiary stałe, których każdy się trzymał. Więc pamiętajcie o tej ofiarze Waszej stałej. Mimo tego, że poświęcacie dzień Panu Bogu, sabat, czy może idziecie jutro na ewangelizację i poświęcacie czas na ewangelizację, to pamiętajcie o tym, żeby Wasze ofiary stałe, tak jak Izraelici mieli, aby Wasz cały czas z Bogiem był mimo wszystko zawsze ten sam i o tej samej porze, niezależnie od święta, jaki macie. Więc wypisujemy sobie na karteczce. Dla tych, którzy korzystają częściej z telefonu niż z, Biblii, zalecam przyklejenie nie do Biblii, nie do wewnątrz, ale do telefonu właśnie karteczki. Karteczki z tyłu na telefonie przykleić sobie tą karteczkę, ona jest samoprzylepna, tak jak Beatka pokazuje z tyłu. Tak, każdy niech sobie przyklei tą karteczkę. Bo jak sam Pan Jezus powiedział, nasze ciało po prostu jest mdłe. A ja dodam do tego, że nasze ciało nienawidzi modlitwy. A my musimy sprawić, żeby herbata, która pijemy, z gorzkiej jednak stała się słodka. Dziękuję Wam bardzo i życzę niezwykłego czasu z Panem Bogiem jutro o poranku. Amen. Amen.